Pobawimy się dzisiaj miernikiem siły nacisku na spust Lehmana. Działa on następująco. Wysuwamy sondę. Możemy ją obrócić w dowolną stronę. Włączamy urządzenie. Tym przyciskiem ustawiamy kilogramy lub funty. W tym momencie są funty. Zmieniamy na kilogramy. Klikamy przycisk Ready. I ciągniemy. W momencie zerwania odczytujemy najwyższą wartość. Klikamy Ready ponownie. Odczytujemy kolejny wynik. Znowu klikamy Ready. I tak przed każdym pomiarem. Następnie z tych pomiarów możemy wyciągnąć średnią za pomocą przycisku Average. I przeprowadzimy taki test paru moich zabawek. Rogers Spencer. Produkcji Armii San Paolo. Osiemset osiemdziesiąt siedem gramów. Dziewięćset siedemdziesiąt sześć. Jeden, trzy. 1,35. 1,37. 1,246. Średnia to 1,2 kilograma. Przybliżeniu. Colt Walker. Osiemset trzydzieści dziewięć gram. Osiemset pięćdziesiąt pięć gram. Osiemset dziewięćdziesiąt trzy gramy. Dziewięćset osiem gramów. 734 gramy. Osiemset dwadzieścia pięć gramów. Średnia 8,42 grama. 842 gramy.
stary Navy od Pietty z 76. Jeden 49,6 kilograma. Jeden i 4 kilo. Jeden 26, 1,256 kilograma. O. Niecałe 900. Jeden 53. Jeden 132. Osiemset 983 gramy. Co daje nam średnią? Kilogram 122 gramy. Colt Army od Pietty nowej produkcji. Pięćset 35 gramów. O, wow. Nawet nie wiem, czy nie za mało. Za każdym razem poniżej kilograma. Spust na pierdnięcie komara. Nieźle. Tak jak widać. 362 gramy. Średnio. Colt Navy od Perdysoli. Model 1861. Tutaj postąpimy trochę inaczej, ponieważ kiedy nie ma bębna, to pazur zawadza o ramę i blokuje możliwość odciągnięcia kurka. Dziewięćset sześćdziesiąt osiem. Kilogram i dwa. Natomiast nie ma tutaj zerwania, bo uderza od razu w szmatę. Więc to mógł być błąd pomiaru. Niech tak zostanie. Średnia to 970 gramów. Pistolet Corsair. Kaliber 44.
Najpierw zmierzymy spust prawy. Oj. Pięć kilogramów 12. Chyba go powtórzymy. Pięć 12. Bardzo równo. Bardzo dużo. Pięć 244. Już nie mam siły. Teraz lewy. Oj. 5,17, to znaczy 5, 175 gramów dla czepialskich. Cztery i pół niecałe. Leciutko. No, tu jest trochę lepiej. Za 4400 pewnie średnia. I tyle. Na deser został karabin Hawken produkcji Ardesy. Najpierw sprawdzimy bez przyspiesznika. Dwa kilogramy 619 gramów. Dwa kilogramy 249 gramów. Dwa i osiem. Dwa kilogramy 8 gramów. A teraz z przyspiesznikiem. Albo poza skalą, albo czegoś nie zrobiłem. Nie ma takich danych. Ale jeszcze raz. Ready. Tu mi się już 15 gram zrobiło. 20. 40. To miało być precyzyjne urządzenie. Kurde. No dobrze, mamy około 100 gramów. Znowu 110. Sto siedemnaście. Średnio 110.
Zostawiamy. Rząd wielkości znany. Dzięki za obejrzenie filmu. Mam w planach nakręcić różne testy rewolwerów głównie. No, na przykład różne pociski w walkerze, jak to wygląda, pomiary prędkości. Ze względu na małą ilość czasu nie mogę tego robić tak ambitnie, jakbym chciał. Natomiast zostańcie ze mną, oglądajcie, postaram się coś wrzucać. Im więcej waszych komentarzy, tym większa szansa, że zmotywujecie mnie do pilniejszego działania. Pozdrawiam i widzimy się na strzelnicy.